witam wszystkich serdecznie w kolejnym motovlogu. Jak widzicie, jestem tutaj na dwóch kamerkach. Także na początku chciałem podziękować koledze Jackowi, który udostępnił mi kamerkę i mogę nagrać takiego testowego motovloga z dwóch kamer. Mam nadzieję, że jej nie zgubię po drodze. Także pogadamy sobie o początku sezonu. O czym dokładniej? Znaczy, mówiłem już troszkę o początku sezonu w jakimś tam motovlogu na początku marca, ale chciałbym pogadać z wami, żebyście po prostu nie szaleli, nie? Na początek sezonu. Żeby nie szaleć, bo już czyta się pierwsze informacje o już wypadkach śmiertelnych. W Jejkowicach gość pojechał testować motocykl, bo kupował i się przejechał tylko na jazdę próbną. I co? No tyle, że tam, no i niestety podczas tej jazdy próbnej nie zapanował nad maszyną. To był jakiś sportowy motocykl. Nie zapanował nad maszyną i stracił panowanie nad nią. I niestety dostał urazu głowy i zmarł na miejscu. Tylko że on nawet nie miał kasku, nie? To już w ogóle jest szczyt głupoty, nie? Testować sportowy motocykl. No obojętnie jaki, nie? Jak wyjeżdżamy na drogę i zamierzamy szybciej pojechać troszkę, no znaczy normalnie, nie? A nie tam, że pod blokiem czy pod dołem troszkę, no to ten kask powinien być, nie? Założony. Ale głównie chciałbym was przestrzec przez takimi szaleństwami od razu na początku, nie? Sezonu. Żeby nie szaleć. Naprawdę, każdy się troszeczkę może odzwyczaić od tych motocykli przez zimę. Wiadomo, umiemy jeździć, ale jakieś tam odzwyczajenie zawsze jest. Po tym okresie zimowym. A jak już chcecie trochę bardziej poszaleć, no to wiecie, w odpowiednich miejscach. Nie mówię, żeby zamulać na 150, ale no, jak chcecie trochę przycisnąć, no to wiecie, odpowiednie miejsce, bezpieczne i z głową, nie? Z głową, to jest najważniejsze, żeby nie spowodować nieszczęścia. I nie szaleć z pasażerami. Kurczę, ostatnio jechałem z kolegą i wyprzedził nas na ścigaczu motocyklista z pasażerką. Kurczę, szaleniec po prostu. Tak poszedł. Co jak co, ale z pasażerem powinno się ostrożniej jeździć, nie? No chyba, że pasażer chce takiej ostrej jazdy, no ale jak przyjdzie co do czego i będzie wypadek, czy choćby nawet głupi upadek, no później są kłopoty, nie? Wiecie jak to jest. Wygląda na to, że kamerka mi nie odpadnie, to dobrze. Panie, jedź pan. Praca w re tutaj. Kurczę, wypędziłbym z chęcią, bo nic nie widać.
Także ostrożnie na drogach. W szczególności dlatego, że jest ten piasek, nie? Jest wszędzie ten piasek. Kierowcy nie są przyzwyczajeni, że wracamy na drogi. No ale kurde, poszedłem. Prawie go pocałowałem. Mam wrażenie, że kamerka trochę się rusza. Wiem, że może gadam głupoty. Znaczy niezbyt sensownie ten motovlog wygląda, ale głównie to jest test motovloga na dwie kamerki. Jaki jest cel tego motovloga? Ale wracając do tematu wypadków, to pamiętajcie, że życie mamy tylko jedno i trzeba jeździć jak najdłużej, nie? Jeździć tak, żeby jeździć jak najdłużej. No naprawdę. Jak szaleć, to z głową, nie? Bo zacząć sezon i w ogóle zacząć sezon od upadku, od wypadku, no to jest, wiecie, tragedia, nie? To jest najgorsza opcja, jak można zacząć sezon. No. Tak to ten motovlog wygląda. Mam nadzieję, że będziecie jeździć ostrożnie. I też nie jeździcie w takim przekonaniu, że wszyscy was widzą. Myślcie też za innych. Myślcie też za innych, nie tylko za siebie. Bo tak to jest na motocyklu, że trzeba myśleć za innych, żeby nie było tragedii. Bo trochę się przesunęło. No, luźna jest fest, kurde. Dobra. Kurde. Tragedia. Luzuje się to wszystko. Myślcie za innych, nie? To jest podstawa, bo na motocyklu tak jest. Trzeba jeździć tak, jakby się nigdy nie miało pierwszeństwa, nie? To, że mamy pierwszeństwo, nie znaczy, że inni nam ustąpią tego pierwszeństwa, nie? To jest taka pierwsza sprawa. No, tak jest. Tak to jest. No oczywiście życzę wam sezonu bez jakichkolwiek upadków, nawet takich parkingówek głupich. Jak najbardziej bezpiecznego, jak najbardziej przyjemnego. I sobie też tego życzę. Udanego sezonu 2015. I to by było na tyle z tego testu kamerki. Nie odleciało, jest sukces. Nagrało się. Także trzymajcie się. Cześć, do następnych motovlogów. Choć wielu temu przeciw, ja znów przekręcam zapłon, spoglądając za okno, nie cieszę się tą bajką. Patrząc na warstwę śniegu, zakręci się w moim oku, bo słyszę głos swej matki, olej to kup samochód.